Witam wszystkich, jesteśmy w programie Przebojowo, taki jest tytuł naszego programu. Witam Was ja, Paweł Polok, witam w programie Przebojowo w śląska.tv i gramy zawsze, gramy dobrze, gramy przebojowo. No i teraz już przed Wami teledysk i idziemy do naszego gościa. What an amazing journey this little life has been. When I think of places that I have seen, all the people that I've ever met, I only it's hard to let go, to end this road. But remember, I'm not alone. I am somewhere, I am my own land. I'm now I ain't gonna fool ya, the life only just go on. Can't leave it all behind you, be simply moving on. You gotta start it over, but past is chasing you. The it's hard to let go, to end this road. But remember, I'm not alone. I am somewhere, I am my own land. I'm in morning breeze,
nami nasz gość, czyli Rita Ragat, czyli Małgorzata tak naprawdę. Witamy Cię serdecznie. Powiedz, jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Pewnego pięknego dnia wstałaś z łóżka i stwierdziłaś, będę grać i nagrywać. To znaczy, jak u większości chyba muzyków, moja przygoda zaczęła się w dzieciństwie, tak? Gdzieś w domu rodzinnym wiele osób grało na instrumentach, śpiewało, tańczyło, także to muzyka mi towarzyszyła od zawsze i zawsze miałam tą chęć śpiewania i tworzenia. Zaczęłam tworzyć już w podstawówce, kiedy miałam 8 lat, to napisałam pierwszą piosenkę, taką prostą. Później w liceum dołączyłam do zespołu takiego poprokowego, gdzie grałam na gitarze, śpiewałam, tam wiele komponowałam, brałam udział w przeglądach, konkursach. To się wtedy bardzo rozwijało, a później też gdzieś kierunkowałam się na elektronikę jako taki bardzo rozwijający się kierunek teraz w muzyce. Coś, co daje wiele możliwości, wiele perspektyw i postanowiłam z tego skorzystać. Więc zajęłam się DJingiem na początku i pisaniem wokali dla producentów tej muzyki. Natomiast ponieważ miałam sama swoje wizje też muzyczne, coś co chciałam przekazać, to zaczęłam się powoli, stopniowo uczyć. Również i próbować sama tworzyć to, żeby przekazać to tak, jak to sama słyszę, jak sobie to wyobrażam. I od Summer Rain to zaczęło się udawać po prostu. I Summer Rain był takim pierwszym klipem, pierwszym teledyskiem, który uważasz za sukces, który odniósł sukces? Myślę, że tak. Spotkał się z ciepłym przyjęciem. Był notowany, ten numer się ukazał na wielu kompilacjach. Był notowany na jakiejś internetowej liście takiej lokalnej hitów internetowych, także myślę, że to można uznać za sukces. Tym bardziej, że był to niespodziewany dla mnie sukces, bo to był pierwszy utwór, który się zdecydowałam udostępnić w swoim aranżu, a już spotkał się on z fajnym przyjęciem, więc to mnie zmotywowało, żeby po prostu dalej się uczyć, rozwijać swoje studio, bo wiadomo, te sprawy techniczne są bardzo ważne, także tą drogą dalej teraz zmierzam. No ale od tego się rozpoczęło, to dało motywację i taki motyw do działania. No i jaki był następny krok? Następny klip? Następny klip to był The Sun Also Rises, który ten utwór nie był nigdzie wydany. Chciałam, żeby on był dość eksperymentalny, wykorzystałam tam trochę inspiracji muzyką rockową, trochę takich bitów, które gdzieś powiedzmy nie mogły być zakwalifikowane do żadnego stricte gatunku. Ale o dziwo, po mojemu zaskoczeniu pozytywnemu, też spotkał się z pozytywnym odbiorem. I tak naprawdę wtedy zaczęłam zbierać materiał na album, który wydałam miesiąc temu, latem. I tak naprawdę dzięki temu, że zauważyłam, że ludzie gdzieś łapią te moje pomysły, mimo że one może nie są niestandardowe, mimo że to nie jest może muzyka, którą słyszymy zawsze w radiu i w telewizji każdego dnia, ale jednak skoro znajduję to grono odbiorców, stwierdziłam, że faktycznie warto iść w to dalej i w ten sposób właśnie powstała ta płyta Mystic Melodies. No to teraz co? Oglądamy ten eksperymentalny teledysk. The Sun Also Rises.
więc tak zachęcona właśnie powiedzmy tym na małą skalę, ale sukcesem jednak tego utworu, tego klipu, zaczęłam po prostu komponować dalej utwory, które już chciałam zebrać w całość na album, na płytę. I zapowiadając tą płytę udostępniłam jeden z utworów, to był utwór pod tytułem Agma, który również klip możemy za chwilę zobaczyć. Klip powstał w malowniczych okolicznościach przyrody na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, czyli jakiś taki wyjątkowy nasz polski krajobraz. A z tego względu, że sam utwór nawiązuje do starosłowiańskiej kultury, to jest taki starosłowiański tekst takiej mantry. Z tego względu, że chciałam gdzieś nawiązać do korzeni tych słowiańskich, o których się rzadko mówi, o których mało wiemy, i gdzieś skłonić do refleksji nad tym, skąd pochodzimy, co robili nasi przodkowie, jaka była ich muzyka. I to jest takie zaproszenie do zastanowienia się nad tym i zabawa z tym tematem. To oglądamy ten piękny klip i zaraz będziemy wracać w naszej rozmowie do słowiańskich korzeni.
teledysk Agma, bardzo ciekawy, bardzo fajny, ale chciałbym wrócić do tych twoich słowiańskich fascynacji, bo muszę powiedzieć, że tak od paru lat coraz więcej jest osób, które się tym interesują, badają. Są nawet tacy, których się trochę prześmiewczo nazywa turbosłowianami. Ty się też tym interesujesz bardzo, bardzo, bardzo mocno, czy tylko tak na zasadzie jakiejś luźnej fascynacji? Nie aż tak bardzo mocno, jak bym chciała, bo może brakuje też czasu, bo to rzeczywiście trzeba zgłębić. To jest tematyka, która nie jest poruszana w szkołach na lekcjach historii, prawda? Gdzieś rozpoczynamy od chrztu Polski, a to, co było wcześniej, gdzieś jest zapomniane i czasami budzi kontrowersje, bo jest mało źródeł, czasami są też złe skojarzenia, bo mówi się, że to jest pogaństwo, coś złego, tak? Więc jest to gdzieś napiętnowane i mnie to bardzo cieszy, że są teraz takie grupy, które się tym interesują, bo no, jakby nie było, nasza kultura, folklor się opiera gdzieś na tamtych zwyczajach, wierzeniach. Są to jakieś nasze korzenie, może już zapomniane, ale jednak widoczne pewnie w tradycjach, właśnie w folklorze. Także myślę, że to jest bardzo fajne, że ktoś próbuje to odkopać i dotrzeć do jakichś informacji, faktów. I myślę, że warto jak najbardziej się interesować w miarę możliwości, bo stąd się wywodzimy, prawda? Cieszę się, że się tym interesujesz, a jeszcze bardziej się cieszę, że będziemy oglądać teraz następny twój klip i zaraz będziemy rozmawiać o czymś trochę innym, czyli o Chorzowie. Dobrze. No to oglądamy. Thank you.
Przenosimy się teraz trochę bardziej w stronę Śląska, bo zjeżdżamy z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie kręciłaś teledyski i lądujemy w Chorzowie. A w Chorzowie, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ty prowadzisz wydarzenie, które właśnie obchodzi swoje urodziny. Pierwsze urodziny? Zgadza się, tak. Tak, będzie to pierwsza rocznica założenia, powiedzmy, naszej grupy, w której organizujemy eventy pod hasłem Raga Rytmy, które się charakteryzują tym, że łączą muzykę etniczną z elektroniką. Chcemy ukazać takie połączenia między tymi pozornie niezwiązanymi w ogóle gatunkami, skąd się wywodzą też różne gatunki tej elektroniki, tych współczesnych form. I każda edycja ma jakiś motyw przewodni. Mieliśmy już Indie, mieliśmy Słowian, Wikingów, także staramy się pokazać po prostu jakąś stronę tej muzyki. Także zawsze wieczór się rozpoczyna koncertem na żywo z instrumentami, a później są DJ-e, którzy miksują i gdzieś zawsze jest jakiś wspólny mianownik. Także tak staramy się to robić. Odbywa się to w Chorzowie właśnie, w Parku Śląskim, w Rebel Garden Cafe, takiej klubu kawiarni, która jest bardzo otwarta kulturowo. Jest tam sporo koncertów, także polecam ogólnie. I jak często można Was tam spotkać? To jest czwarty raz, czyli średnio raz na 3-4 miesiące się udaje coś zrobić, bo robimy to w sezonie, gdyż ta klubu kawiarnia jest taka dość otwarta, w sensie ma fajną przestrzeń poza wnętrzem, dlatego staramy się robić to latem, jesienią, wiosną, kiedy jest po prostu ciepło, wtedy fajnie można tam spędzić czas i fajnie wykorzystać te możliwości. To mam propozycję, żebyśmy teraz pokazali widzom najnowszy twój teledysk, który jaki ma tytuł? Trust Yourself. No to patrzymy na teledysk Trust Yourself.
Ten teledysk kręciliśmy właśnie z tą ekipą, o której wspomniałam, z którą robimy te imprezy, te eventy muzyczne w Chorzowie. Z tym, że to było w plenerze. To jest event, który znajomi robią już od 5 lat. I gdzieś skojarzył mi się bardzo z tym utworem tak naprawdę, bo utwór opowiada o życiu pełnią życia, o wykorzystywaniu swoich możliwości, realizowaniu pasji, marzeń. A powiedzmy, ta ekipa ludzi, z którymi tam mam przyjemność współpracować, bardzo inspirujących ludzi, właśnie mam wrażenie, że w ten sposób żyję i na właśnie takich festiwalach mamy okazję gdzieś wymieniać swoje pasje, inspiracje i po prostu czuć, że żyjemy w pełni i dlatego gdzieś to obrazowało bardzo dla mnie przekaz tego utworu. A ty też żyjesz w pełni pełnią życia? Tak, jak najbardziej. Tak teraz się czuję, kiedy mogę realizować to, w co wierzę, to co kocham i po prostu w tym momencie czuję, że to jest pełnia. To jakie masz najbliższe plany? Mówimy oczywiście o planach muzycznych. Tak, tak. Obecnie jestem w trakcie małej trasy koncertowej, promującej właśnie album Mystic Melodies. Między innymi w Zabrzu będzie koncert w kopalni Guido w okolicy. A kiedy już skończę trasę, to przejdę do pracy nad kolejnym albumem, który chciałabym, żeby był jeszcze większym projektem. Chciałabym zaprosić tam do współpracy więcej muzyków, żeby to nie był tylko mój album, tylko żeby tam się więcej działo, także to będę robić pewnie zimą już. To życzymy Ci powodzenia i mam nadzieję, że z tym nowym albumem do nas zawitasz. Również bym sobie tego życzyła. To już teraz zapraszamy. Nasz dzisiejszy odcinek dobiega końca, ale jak słyszycie, Rita Raga do nas zawita. A wy pamiętajcie, że u nas na pewno w naszym programie Przebojowo dobrej muzyki nie zabraknie. Trzymajcie się, a ciebie trzymam za słowo. Będziesz. Jak najbardziej. Do zobaczenia. Do widzenia.